Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol i Hydroklor się kłania. Jeśli będę pludł jakieś bzdury w tym filmie, to mam nadzieję, że wykażecie odrobinę tolerancji, ponieważ jestem, no cóż, odrobinę zmęczony użeraniem się z moimi dwoma małymi terrorystami. Jak większość was wie, urodził mi się ostatnio syn, no i trochę zmęczenie daje w kości. Ale dobra, nie o tym. Dzisiejszy film jest o podłożu w akwarium, a właściwie jak zrobić substrat. Jak samemu zrobić, przyrządzić substrat. Po obejrzeniu ostatniego filmu Węgi i Mokrych Łapsk, pozdrawiam panowie, postanowiłem zrobić taki krótki filmik i powiedzieć wam, jak sobie zaoszczędzić pieniędzy i jak wykonać sobie aktywne podłoże, bardzo bogate podłoże w swoim akwarium. Nawet do high-techów spokojnie każdy rodzaj akwarium może na tym postawić. Low-tech, high-tech, nieważne. Wszystko będzie pięknie, powinno pięknie rosnąć, jeśli oczywiście zachowacie zasady jakiejś w akwarystyce funkcjonujące. O podłożu więcej możecie się dowiedzieć z mojego filmu, który już dawno temu nagrałem. I tam jest rola podłoża w akwarium. Postaram się umieścić w wolnym czasie link do tego filmu w opisie. A więc tak, z czego powinno się składać takie podłoże? Może od tego zaczniemy. No przede wszystkim z ziemi ogrodowej. To jest podstawa i to jest rzecz, która jest najważniejsza w podłożu, która nam daje wszystkie mikroelementy potrzebne dla naszych roślin do wzrostu. Co jeszcze? Glina. A wiecie co, a może zacznę od początku, od podstaw. Co, w jaki sposób ja zaczynam usypywać podłoże, jak ja bym zaczął usypywać, załóżmy w tej chwili. Więc zabezpieczamy boki akwariów, tam 2-3 cm z każdej strony, żeby nam się tam światło nie dostawało. Możemy to zrobić za kawałkiem jakiegoś kartonu, możemy to zrobić kawałkiem plastiku, czym mamy, albo po prostu wysypać żwirek z każdej strony. I w ten środek sypiemy keramzyt. Keramzyt, który pozwoli naszym korzeniom lepiej rosnąć, nie gnić w tej ziemi, dostarczy tlenu dla bakterii tlenowych i zapobiegnie wytwarzaniu się siarkowodoru w tym podłożu. Co jeszcze jest ważne, według mnie, to jest dodatek zeolitu. A dlaczego ja dodaję zeolit do podłoża, dlaczego bym dodał? Ponieważ zeolit jest aktywny i w pierwszej kolejności będzie pobierał nadmiar azotu z tego podłoża i wiadomo, że w pierwszych tygodniach mamy z tym problem w akwarium, a później zaczyna go brakować najczęściej, no i wtedy zeolit najczęściej już się nasyci i zaczyna go oddawać. Zresztą większość podłoży aktywnych podobnie się zachowuje, że na początku lejemy, tak jak Mokre Łapsko ostatnio zauważył, lejemy tych nawozów, lejemy i właściwie nie widać, że tam się leje te nawozy do tego akwarium. A później nagle zwiększamy cały czas dawkę i nagle to podłoże zaczyna oddawać ten nadmiar. No, a my lejemy już, nie wiem, 2-3 dawki ponad. No i nagle mamy wysyp glonów i nie wiemy dlaczego. Właśnie dlatego ja uważałbym, że dodatek zeolitu do podłoża jest jak najbardziej wskazany. Czyli już mamy na samym dnie keramzyt zmieszany z zeolitem. Oczywiście zeolitu jest bardzo mało. To jest taki niewielki dodatek, taka powiedzmy 1/8 może nawet tego podłoża, więc tego naprawdę mało dajemy z tym keramzytem. Następnie włókna kokosowe, jeśli macie, bo nie musicie tego dawać, może to być równie dobrze torf włóknisty, to również wspomaga wzrost naszych roślinek, korzenie zapewnia prawidłowy wzrost. Co jeszcze mógłbym tam powiedzieć? No, włókna kokosowe i torf włóknisty oczywiście będzie wydzielał humusy.
które również są i kwasy, i obniżają, będą nam obniżać lekko pH w akwarium. Będzie nam to akwarium lepiej funkcjonowało. Oj, co wam jeszcze powiem? Właśnie, jeśli nie chcecie za dużo tych humusów, ponieważ trochę tego będzie, ja bym zastosował odrobinę węgla aktywnego. Węgiel aktywny uważam i tak jest bardzo wskazany do podłoża i on będzie na początku wyciągał nadmiary właśnie tych humusów i tego wszystkiego, które jest w tym podłożu. Węgla aktywnego oczywiście też stosujemy bardzo mało. Z czasem ten węgiel przestaje być aktywny, ale ze względu na swoją doskonałą strukturę jest świetnym miejscem do dla bakterii, do rozwoju bakterii. No ale dobra, węgiel idzie dużo wyżej, ponieważ na keramzyt z zeolitem dajemy ziemię. Dajemy ziemię zmieszaną z pokruszonymi kulkami gliniano-torfowymi. Możecie się oczywiście pobawić w torf, na przykład dodanie torfu, najlepiej jeśli to by był taki mikrotorf drobniutki i pokruszonej gliny, i oczywiście też to można zastosować jak najbardziej, albo po prostu tak jak ja iść na łatwiznę i pokruszone kulki gliniano-torfowe dorzucić do tej ziemi ogrodowej. Jak nie chcecie się... Bo czasami oglądam w waszych filmikach, że na przykład ktoś ma problemy z jakimiś małymi zwierzątkami, jakimiś nasionkami czy innymi cudami w tej ziemi ogrodowej, bo bierzemy często taką ziemię z łąki, z ogrodu, z kretowisk, jak najbardziej można taką ziemię używać i w większości nie powinniśmy mieć z tym żadnych problemów z taką ziemią, ale jeśli się boicie stosować takiej ziemi, to po prostu 250 stopni do piekarnika, kilka minut i wszystko zginie, co jest tylko możliwe. Później wystarczy trochę wystudzić taką ziemię i spokojnie można ją stosować. Pamiętajcie tylko, żeby taka ziemia była bez żadnych dodatków i bez nawozów. Jeśli będziecie kupować często, ona jest wzbogacana w azot, fosfor albo w jakieś inne jeszcze nawozy. No i to już jest taka naprawdę bomba, która... naprawdę może nam przysporzyć problemu, więc najlepiej właśnie jakąś zwykłą ziemię bez nawozów, najtańszą kupić. Ja zawsze taką ziemię stosuję u siebie, zresztą tak samo do kwiatów. A właśnie do podlewania kwiatów polecam wodę akwariową, naprawdę fantastycznie kwiaty doniczkowe po takiej wodzie rosną. No dobra, wróćmy do akwarium. Mamy już zeolit zmieszany z keramzytem, mamy na to włókna kokosowe, czy tam torf włóknisty i wszystko jest jeszcze pokryte ziemią, wymieszaną z kulkami gliniano-torfowymi. Ponieważ tego torfu możemy mieć mało, a ja uważam, że w akwariach roślinnych jak najbardziej torf jest wskazany, możecie sobie tam jeszcze odrobinę na tą górę posypać torfu, ale to już naprawdę taka wisienka na torcie. No i wtedy na to sypiemy węgiel aktywny i też tego węgla naprawdę nie przesadźcie. Im drobniejszy węgiel, tym lepiej. Możecie sobie go nawet tam rozdrobnić na mniejsze części i posypujemy tą ziemię. Na to kładziemy siatkę budowlaną albo coś podobnego, co nam przytrzyma tą ziemię na dole i na to minimum 3-4 cm warstwa żwiru. No. I to tyle. I macie gotowe, aktywne podłoże, które myślę każda roślina będzie zadowolona. I tak bym zrobił podłoże. I tak będę robił przy następnym akwarium, tak będę stawiał. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i że nie plotłem za dużych głupot.
Jak widzicie, troszeczkę zaniedbuję to swoje akwarium, ale naprawdę nie mam czasu, siły i ani ochoty. W tej chwili świeci się tylko pasmo dla roślin. No i jest i tak wystarczająco jasno, ale to światło zapaliłem tylko na czas kręcenia filmów, ponieważ o tym będzie osobny film, bo trochę już po trochę muszę wam powiedzieć właśnie o tych belkach i o diodach, bo nowe informacje mi doszły, nowe rzeczy zauważyłem. Ostatnio z kolegą, znaczy ostatnio, no ostatnio nie mamy kiedy gadać, ale swojego czasu sporo z kolegą Maciasem rozmawiałem, również pozdrawiam, na temat właśnie światła, belek, diod i tak dalej, i tak dalej. Również z moim kolegą Markiem z Krakowa również się pozdrawiam i będę się chciał z wami z tymi informacjami podzielić w kolejnym filmiku. A więc to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.